Blefować to jest inaczej, udawać. Rozumiecie? Co udawać? Oj, cokolwiek, no po prostu udawać. No rozumiecie? Tak. Blefowałem. Dobra. No właśnie. Dobra, trudno. Jedziemy. Nie ma co tam się... Przyjemy, czy mamy. No właśnie. Dobra, uwaga. Dajcie teraz jakąś muzyczkę. I trochę... Cześć, cześć, cześć. Witam was po czekalni do WKU. I uwaga, kto chce iść do wojska, klaszcze w dłonie. I uwaga, klaszczemy, bo chcemy iść do wojska. No niech pan klaszcze, bo pan do wojska nie pójdzie. A co to za chłop, który nie był w wojsku? To dupa, nie chłop. O, a tak wygląda dupa. I klaszczemy, bo tylko w wojsku słowo pompka nabierze zupełnie nowego znaczenia. No klasz, no klasz, możesz wypłacić koledze taką przyjacielską lepę. Jak kulka. Jeśli chcesz do wojska iść, to proste jest. Najlepiej samemu zgłosić się. No właśnie. Będzie tam czekał zielony, miły pan. Cały zielony. I da ci kategorię A. Au! Teraz wy. Ci da ci... Jeśli da ci kategorię B. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak, ja? Tak. Dobra. Nie przejmuj się. Znajdziesz schronienie w wojskowym magazynie. Będziesz super wydawcą materiałów fajnych, różnych. Nie, teraz wychórek, a ja. Jeśli jesteś życiową sierotą, możesz chcieć na studia iść. I teraz razem. Przeczekaj tę czarną chwilę. Razem! I co? Pójdziesz na studia, tam panuje powszechna nienawiść. Ha. A u nas w wojsku starsi koledzy od razu zajmą się tobą. Od rana do wieczora. A nawet w nocy. Tak jest, no co? W cywilu trzeba dużo myśleć, a u nas w wojsku wręcz odwrotnie. Beztroskie zielone lata. Co? Pójdziesz na studia i nie dostaniesz akademika, a u nas od razu masz miejsce. Zresztą, żeby nie było, spytajmy sierżanta. Pozwólcie do mnie, sierżancie, pozwólcie tutaj podejście. Pozwólcie i powiedzcie nam teraz wszystkim, jak jest w wojsku. Super fajasko! Dobrze, a teraz tak chwila refleksji, żeby każdy uwierzył. Powiedz nam tak zupełnie szczerze, od wojskowego serduszka. Jak jest w wojsku? Sierżancie, w wojsku jak jest? Tak jest! Tak jest! Tak jest! Sierżancie, tak! Zobaczcie! Tak! Oni są już wszyscy nasi! Tak! Tak! Co, i przyjdą? O, nie wierzycie? Dobra, to zobaczcie. Dobra, kto jeszcze nie chce iść do wojska, niech teraz wstanie i zrobi potrójne salto do tyłu. No, widzicie? A tu są kobiety. Nie szkodzi. Wojsko zrobi z nich mężczyznę.